Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne Margaret Davis. Kiedy czas łaski zbliżać się będzie do końca, stanie się to nagle, niespodziewanie, w czasie, gdy najmniej byśmy się tego spodziewali. Jednak także dzisiaj możemy mieć czysty zapis w niebie, wiedząc, że Bóg nie akceptuje i w końcu, jeśli dochowamy wierności, będziemy zabrani do Królestwa Niebios. Oto przychodzę jak złodziej błogosławiony, ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sroboty jego. Objawienie, rozdział 16, werset 15. Jeśli staliście się oziębli i zawiedliście jako chrześcijanie opierający się na Biblii, nawróćcie się, gdyż charakter, jaki zachowacie w czasie łaski, będzie tym charakterem, który posiadać będziecie podczas przyjścia Chrystusa. Jeśli macie być świętymi w niebie, najpierw musicie być świętymi na ziemi. Cechy charakteru, jakie pielęgnujecie w życiu, nie zostaną zmienione przez śmierć lub zmartwychwstanie. Z grobu wyjdziecie z tym samym usposobieniem, jakie osekretowaliście w swoim domu i w społeczeństwie. Jezus nie zmieni charakteru podczas swojego przyjścia. Dzieło przemiany musi być wykonane teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszej przyszłości. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na nich spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimże powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? 2 Piotra, rozdział 3, werset 9-11. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. 1 Piotra, rozdział 1, werset 13-15. Ci, którzy otrzymują pieczęć żywego Boga i są pod ochroną w czasie trwogi, muszą w pełni odzwierciedlać podobieństwo do Jezusa. Widziałem, że wielu zaniedbywało tak koniecznego przygotowania i wpatrywało czasu ochłody i późnego deszczu, aby ich uczynił gotowymi w dniu Pańskim, aby mogli żyć w zasięgu Jego wzroku. Och, jakże wielu widziałem w czasie trwogi bez ochrony. Wielu zwodzi samych siebie, myśląc, że charakter będzie przemieniony przy przyjściu Jezusa, jednak nie będzie żadnej przemiany serca, gdy On się pojawi. Wtedy naszego charakteru muszą być tutaj odpokutowane, wady naszego charakteru muszą być tutaj odpokutowane, a przez łaskę Chrystusa musimy je zwyciężyć, zanim czas taki nie przeminie. To tutaj jest miejsce na dopasowanie się do rodziny niebiańskiej. On powróci nie po to, aby oczyścić nas z naszych grzechów, usunąć wady w naszych charakterach, lecz leczyć nas ze słabości naszego usposobienia i skłonności. Gdy Pan przyjdzie, ci, którzy są święci, pozostaną nadal świętymi. Ci, którzy zachowali swoje ciała i ducha w świętości, w uświęceniu i czci, otrzymują wtedy ostateczny dotyk nieśmiertelności. Jednak ci, którzy nie są sprawiedliwi, są nieuświęceni i plugawi, pozostaną takimi na zawsze. W tym czasie nie zostanie dla nich wykonana żadna praca, aby usunąć ich wady i dać im święty charakter. Rafinator nie usiądzie wówczas, aby kontynuować proces oczyszczania i usuwać ich grzechy i ich zepsucie. To wszystko miało być wykonane w godzinach łaski. Właśnie teraz to dzieło ma być dla nas dokonane. To, co uczynimy ze sobą w czasie próby, takimi będziemy musieli pozostać na całą wieczność. Śmierć przynosi rozkład ciała, lecz nie czyni żadnej zmiany w charakterze. Przyjście Chrystusa nie zmieni naszych charakterów. Przepraszam. Ono jedynie utwierdzi je na zawsze bez możliwości jakiejkolwiek zmiany.
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Objawienie 22, werset 11. Kiedy głos Boga zbudzi z umarłego, wyjdzie on z grobu z tymi samymi upodobaniami i skłonnościami, z tym samym zamiłowaniem i to samo odrazą, jakie pielęgnował w czasie życia. Bóg nie uczyni żadnego cudu, aby stworzyć na nowo człowieka, który nie został stworzony na nowo w czasie, gdy darowano mu wszelkie możliwości, wyposażono we wszelkie środki. W czasie swojego życia nie odczuwał żadnej rozkoszy w obcowaniu z Bogiem, ani nie znajdował przyjemności ze służby dla Niego. Jego charakter nie jest w zgodzie z Bożym charakterem, a on nie mógłby być szczęśliwy w rodzinie niebiańskiej. Smutny będzie przegląd przeszłości w dniu, kiedy ludzie staną twarzą w twarz z wiecznością. Chwile całego życia będą przedstawione w taki sposób, jak gdyby właśnie miało miejsce. Rozkosze świata, bogactwa, zaszczyty wówczas nie będą wydawały się tak ważne. Wtedy ludzie zobaczą, że jedynie sprawiedliwość, którą pogardzali, posiada wartość. Nie będzie kolejnego czasu łaski, aby przygotować się do wieczności. To w tym życiu mamy włożyć na siebie szatę Chrystusowej sprawiedliwości. Jest to nasza jedyna możliwość, aby ukształtować charaktery dla domu, jaki Chrystus przygotował dla tych, którzy zachowują Jego przykazania. Dni naszej łaski szybko przeminą, koniec jest bliski. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Łukasz, rozdział 21, werset 34-36. Nastanie czas trwogi Jakubowej. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Daniela, rozdział 12, werset 1. Widziałem, że czterech aniołowie trzymali cztery wiatry, dopóki dzieło Jezusa było wykonywane w świątyni, a potem nadejdzie siedem ostatnich plag. Te plagi doprowadzą do wściekłości złych przeciwko sprawiedliwym. Oni myśleli, że to my sprowadziliśmy na nich sądy Boże i że jeśli uwolniłyby od nas ziemię, wówczas plagi ustałyby. Został wydany dekret, aby uśmiercić świętych, co spowodowało, że wołali oni dzień i noc o wybawienie. To był czas trwogi Jakubowej. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Mateusza, rozdział 24, werset 22. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć, boleść, głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Bóg, który go osądził. Objawienie 18, werset 8. Te plagi nie dotyczą wszystkich, gdyż inaczej mieszkańcy świata zostaliby całkowicie wytępieni. Jednak będą to najstraszniejsze plagi, jakie kiedykolwiek zostały poznane przez śmiertelników. Wszystkie sądy, jakie dotyczą ludzi przed końcem czasu łaski, są połączone z łaską. Przebłagalna krew Chrystusa ochrania grzesznika przed otrzymaniem pełnej miary jego winy. Jednak w sądzie ostatecznym gniew będzie wylany bez domieszki łaski. Lud Boży nie będzie wolny od cierpienia, jednak choć będą prześladowani i udręczeni, choć będą znosili niedostatki i cierpieli z powodu braku pożywienia, nie zostaną pozostawieni na utratę życia. Ten Bóg, który troszczył się o Eliasza, nie pominie nawet jednego z jego poświęconych dzieci. Ten, który policzył włosy na ich głowach, zadba o nich i w czasach głodu będą nasyceni. Podczas gdy śli będą ginąć z powodu głodu i zarazy, aniołowie będą ochraniać sprawiedliwych i zaspokajać ich potrzeby.
Temu, który chodzi w sprawiedliwości, dana jest obietnica, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Wejdź więc, ludu, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Izajasz, rozdział 26, werset 20-21. Cóż to za pokoje, w których mieliby się skryć? Oni mają ochronę Chrystusa i świętych aniołów. Lud Boży w tym czasie nie znajduje się w jednym miejscu. Znajdują się w różnych grupach we wszystkich częściach ziemi, lecz będą doświadczani osobiście, a nie w grupie. Każdy za siebie musi wytrwać w próbie. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdę. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasto Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Objawienie 3, rozdział 10-12. Bóg wyswobodzi swój lud. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędowników synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Daniela, rozdział 12, werset 1. Kiedy przybliży się czas skazany w dekrecie, ludzie sprzysięgną się, aby wytępić znienawidzoną sektę. Zostanie postanowione, aby jednej nocy zadać decydujący cios, który całkowicie uciszy głos niezgody i nagany. Lud Boży, niektórzy w celach więziennych, inni w ukryciu, w ustronnych kryjówkach, w lasach i górach, nieustannie błagają o boską ochronę, podczas gdy z każdej strony grupy uzbrojonych mężczyzn przynaglonych przez zastępy złych aniołów przygotowują się do dzieła śmierci. O północy Bóg okaże swą moc, aby oswobodzić swój lud. Pojawia się słońce świecące w pełni swego blasku. Szybko następuje po sobie, następują po sobie znaki i cuda. Niegodziwi z przerażeniem i zdziwieniem patrzą na tę scenę, podczas gdy sprawiedliwi z uroczysto radością dostrzegają dowody swojego wyzwolenia. Wszystko w przyrodzie wydaje się być wytrącone ze swojego biegu. Rzeki przestają płynąć, ciemne ścieżki, ciężkie chmury wyłaniają się i zderzają się ze sobą. Pośrodku rozgniewanego nieba znajduje się jedno wolne miejsce nieopisanej chwały, skąd jak gdyby szum wielu wód dochodzi głos Boga mówiący: wykonało się. Objawienie, rozdział 16, werset 17. Ten głos wstrząsa niebem i ziemią. Następuje potężne trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Mury więzienne rozpadają się na kawałki i lud Boży, który był uwięziony z powodu ich wiary, zostaje uwolniony. Groby się otwierają, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wszyscy, którzy umarli, zachowując wiarę w poselstwo trzeciego anioła, wychodzą z grobu w chwale, aby usłyszeć Boże przymierze pokoju zawarte z tymi, którzy przestrzegają Jego przykazań. A także ci, którzy Go przebili, którzy wyśmiewali się i szydzili ze śmiertelnej męki Chrystusa, a także najbardziej zaciekli przeciwnicy Jego prawdy i Jego ludu, zostają wzbudzeni, aby oglądać Go w Jego chwale i aby zobaczyć, jaką czcią zostali obdarzeni ci, którzy byli lojalni i posłuszni. Dziękuję.